Spokojnie można powiedzieć, że Festiwal Spektrum miał mocne otwarcie. Już pierwszy dzień to były dwa spotkania. Najpierw spotkanie z Marcinem Bortkiewiczem i Małgorzatą Zajączkowską po projekcji filmów Portret z pamięci i Noc Walpurgi. To są filmy, które Bortkiewicz nakręcił, a Zajączkowska, nasza wybitna aktorka, w nich zagrała. Filmy spotkały się z rewelacyjnym przyjęciem i to, że była możliwość porozmawiania po seansie z twórcami, naprawdę zadziałało rewelacyjnie. Można było postawić pytania, które nas, widzów, nurtowały i musieliśmy to spotkanie przerywać, bo ciągle pojawiały się kolejne zapytania. Równie ciekawie wypadło spotkanie po filmie Letnie Przesilenie Michała Rogalskiego. To było oficjalne otwarcie, najpierw koncert duetu Koiro, Siwak, Wsparciem Kurkot Collective, a później film Letnie Przesilenie. Przyjechała do nas aktorka Urszula Bogucka, która zgrała jedną z pierwszoplanowych ról w tym filmie. Pierwszy film, do którego miałam przyjemność poprowadzić spotkanie, to Letnie Przesilenie Michała Rogalskiego i spotkanie poprowadziłam z Urszulą Bogucką, młodą, bardzo młodą, 18-letnią aktorką, która wciela się w jedną z głównych ról w tym filmie. No i ku mojemu zaskoczeniu Świdnica przywitała nas raczej dynamicznie. Spotkanie było dosyć interesujące, jednak się to zbiegło z datą rocznicy odzyskania polskiej niepodległości, więc były głosy krytyczne wobec filmu, były głosy pochwalne, bardzo ciekawa dyskusja. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że publiczność tak ciepło odebrała naszą propozycję Festiwalu Spektrum. Bardzo licznie przybyli na projekcje, które zaproponowaliśmy. Mieliśmy lekkie obawy, czy kino nie będzie zbyt trudne, zbyt ambitne. Ludzie boją się słowa kino ambitne, ale przyjęli nasze propozycje naprawdę z dużym zrozumieniem, z dużą empatią, z dużym zainteresowaniem. Wywiązały się żywe dyskusje na tematy filmowe. Przebieg spotkań był bardzo niekiedy burzliwy, ale interesujący. Mamy nadzieję, że to będzie dobry zaczyn do tego, aby Festiwal Spektrum był jedną z ważniejszych pozycji filmowych na mapie festiwalowej Polski. To nas bardzo, bardzo cieszy, że na tych 23 filmach mieliśmy około 30 gości, żywe rozmowy, dyskusje, pojawiły się też kontrowersje. Mamy nadzieję, że tych żywych, emocjonalnych rozmów o kinie będzie w kolejnych edycjach Spektrum jeszcze więcej. Goście będą równie znamienici co ekipa z tego roku. Jan Jakubkolski, Krzysztof Majchrzak, Małgorzata Zajączkowska, o której wspominałem, Kuba Czekaj, jedno z najgłośniejszych nazwisk młodego polskiego kina, ale oprócz niego jeszcze młodsi przed debiutem, Piotr Złotorowicz, Miłosz Sakowski. To są nazwiska, o których będzie się pisało i my staramy się właśnie na Spektrum ich ściągać, pokazywać ich filmy, oswajać też publiczność z tym, co za kilka lat będzie, można tak śmiało powiedzieć, rządzić polskim kinem.